Co żeś takiego zrobił reżimowi Putina, że cię ściga? Nie wiem, dlaczego reżim Putina mnie ściga, ale mogę się domyślać, że może to robić na prośbę reżimu Łukaszenki, który jeszcze w 2021 roku oficjalnie mnie ostrzegł, żebym nie informował opinii publicznej o sytuacji Polaków na Białorusi, których sytuacja wówczas była szczególnie tragiczna, akurat wtedy kiedy dostałem to ostrzeżenie, aresztowano prezes Związku Polaków na Białorusi Anżelikę Borys, aresztowano kolegę Andrzeja Poczobuta i jeszcze trzy działaczki polskie na Białorusi. I zainformowanie o tych sprawach właśnie mnie prokurator Grodno oficjalnie ostrzegł, że jeśli będę kontynuował tę działalność, czyli informowanie o prześladowaniu Polaków, no to wtedy zostanę oskarżony oficjalnie i pójdę siedzieć do więzienia. No więc prawdopodobnie oni uznali w pewnym momencie, że złamałem ten zakaz prokuratorski i być może wszczęli przeciwko mnie sprawę karną, a być może już skazali na jakiś tam zaoczny wyrok więzienia i teraz ścigają, no ścigają tam, gdzie mogą, czyli między innymi w Rosji, że ich maski rozciągają się poza granice kraju, którego obywatelami są ci ludzie, czy obywatele Białorusi. Skoro nie mogą ścigać nas, czyli wrogów reżimu, wrogów Łukaszenki, skoro nie mogą ścigać nas na zachodzie, to przynajmniej próbują robić to na wschodzie. A jeśli chodzi o Federację Rosyjską, to przypomniało mi się, że kiedy organizowaliśmy z żoną tutaj na Pomorzu pikiety w obronie Andrzeja Poczobuta i Anżeliki Borys, to robiliśmy to między innymi pod konsulatem Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, więc tutaj jak gdyby to jest trop, który może wyprowadzić na władze Federacji Rosyjskiej, którym mogliśmy z żoną zaleźć za skórę i być może to też miało wpływ na to, że zgodziły się wciągnąć mnie na listę ściganych listem gończym w Rosji.